Szczęść Boże, witam na nowo w serii Światło w ciemności. Chciałbym Wam dzisiaj przytoczyć przykład kobiety, którą znam, przykład jej życia, doświadczenia. Spotkaliśmy się w Rwandzie kilkanaście lat temu. Jako młoda dziewczyna uciekła z kraju w 1973 roku. Udało jej się założyć już rodzinę, znaleźć pracę w Niemczech. Życie płynęło, dziecko jej rosło. Posyłała paczki do swojej rodziny w Rwandzie, do malutkiej, biednej wioski, gdzie mieszkała jej mama, kuzynostwo i najbliższa zaprzyjaźniona rodzina z sąsiedztwa. Mieszkał tam jej kolega jeszcze z klasy z podstawówki. On się nazywał Eugen, ona Eugenie. Jak mówi przysłowie rwandyjskie, pili mleko od jednej krowy, czyli byli naprawdę przyjaciółmi. Kiedy wybuchła wojna, o której w każdym odcinku mówię, która jest tłem naszych świadectw wiary, w 1994, kiedy wybuchła wojna, ten mężczyzna, sąsiad, przyjaciel rodziny, motyką, którą uprawiał ziemię, pomagał mamie, zabił ją i całą rodzinę. Eugenie, gdy się o tym dowiedziała, wpadła w głęboką depresję po stracie swojej mamy, kuzynostwa, ale też nie mogła zrozumieć, jak jej najbliższy przyjaciel mógł zabić całą rodzinę. Po kilku latach wyszła z depresji, po terapii udanej, pojechała do Rwandy i szukała go w więzieniu, żeby zapytać się, dlaczego on to zrobił. Spotkała go, siedział, odpowiedział lapidarnie, takie było prawo, trzeba było. Niezadowolona z tej odpowiedzi, wręcz rozwścieczona, wróciła na nowo do Niemiec, ale nie mogła znaleźć pokoju serca, bo nie była w stanie mu przebaczyć. Po kilku latach na nowo wróciła do Rwandy, szukała go jeszcze raz w więzieniu i zadała mu to samo pytanie. Słuchaj, Eugen, dlaczego zabiłeś naszą mamę? A on znowu tak na sucho mówi, no kazali, takie było prawo. I wtedy przyszło jej na myśl jeszcze jedno pytanie. A gdyby dzisiaj kazano ci zabić, zabiłbyś? A on takim pustym wzrokiem spojrzał na nią, mówi, no prawo jest prawo. Ona w tym momencie w więzieniu, słysząc taką odpowiedź, dostała światło w sercu, zrozumiała, że od tego człowieka ona nie może wymagać skruchy. On jest tak biedny, w takim negatywnym sensie, że on nie ma sumienia. I mówi sobie w swoim sercu, teraz wymagać od niego skruchy, pierwszego kroku, prośby o przebaczenie, to jest za dużo. Ona ma mu przebaczyć za darmo. I ona wtedy mu przebaczyła. Wyobraźcie sobie, że od wtedy została w Rwandzie, przy tym więzieniu, dzięki znajomościom i sponsorom z Niemiec, otworzyła sierociniec dla małych dzieci, matek więźniarek. I do dzisiaj tymi dziećmi się opiekuje. Zobaczcie, jaka jest moc przebaczenia, które daje wolność serca. I że przebaczenie nie ma być czymś, na co drugi zasługuje, ale przebaczenie ma być ode mnie wolnym darem. Eugenie nie oczekiwała prośby o przebaczenie. Nie oczekiwała już skruchy. Chciała sama się uwolnić od cierpienia i mu przebaczyła. Dzisiaj jesteśmy zaprzyjaźnieni. Ta kobieta jest dzisiaj członkinią wspólnoty świeckiego Karmelu. Wspaniale pracuje. Właśnie w ubiegłym roku przeszła na emeryturę. To jest dla nas takie przesłanie, że przebaczenie ma być ofiarowane za darmo, bez żadnych wcześniejszych
warunków. Tutaj kontekstem jest wojna, dramatyczne wydarzenia, ale pomyślmy o naszych takich kontekstach rodzinnych, sąsiedzkich, wspólnotowych, kiedy często po prostu czekamy na ten pierwszy krok z drugiej strony. Przebaczę mu, jeżeli się upokorzy. Przebaczę mu, jeżeli do mnie przyjdzie. Przebaczę mu, jeżeli mnie przeprosi. Eugenii uczy nas, tak jak Chrystus w Ewangelii, przebaczenie przychodzi za darmo.